Wieluńskie targowisko, pomimo sporej konkurencji ze strony supermarketów, a tych mamy przecież w Wieluniu dość sporo, cały czas cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców miasta i regionu, ale chyba nie wzrastającym wśród kupców, bowiem ostatnio ich liczba zaczęła spadać. A co za tym idzie, wpływy z opłaty targowej do kasy miasta też uległy zmniejszeniu, ale to nie jest jedyny problem. Zacytuję, analizując pobór opłaty targowej z okresu od stycznia do lipca 2016 roku, z rokiem ubiegłym, zauważyć można spadek wpływów z opłaty targowej w porównaniu z latami poprzednimi, a co za tym idzie, zmniejszenie się ilości osób handlujących. To jest dla mnie już tutaj pewna rzecz nie do końca logiczna, bo to albo wcześniej jest mniej handlujących i z tego tytułu spadek, a nie z tytułu spadku opłaty mniejsza liczba handlujących. Jako członek Komisji Rewizyjnej zwracaliśmy uwagę obsługującym targowisko, żeby osoby handlujące nie zastawiały przejścia dla pieszych, tych wyznaczonych tą czerwoną kostką, ponieważ wjechać na parking samochodem jest dość trudno, ponieważ jest wąsko, a oni jeszcze wysuwają się z tymi swoimi straganami, także jakoś nigdy nie możemy się doczekać od obsługi targowiska, że do końca doprowadzą tą sprawę, że tych ludzi po prostu przyzwyczają do tego, że te pasy piesze są po to, żeby piesi chodzili, a nie żeby za niedługo będzie trzeba jechać slalomem między nimi na parking. Bardzo dużo jest miejsc pustych. To ci handlujący nie muszą przekraczać swojego miejsca handlowego. Na pytania radnych odpowiadał Jacek Raszewski, kierownik WOSIR-u, administrator targowiska. Nie ma co ukrywać, że na handel pod chmurką kolosalny wpływ ma pogoda i tu należy szukać jednej z przyczyn spadku handlujących. Opłata targowa jest bezpośrednio przychodem gminy, czyli to nie jest część składana przeze mnie, ja składam jakby z drugiej części, czyli z tej opłaty rezerwacyjnej. Natomiast niemniej wiem, jak to wygląda również, ja jeszcze bym widział oprócz tego zgadzam się z tym, że bardzo duży wpływ ma pogoda. I wystarczy, Panie Radny, tak, że tutaj przyjeżdżają ludzie nie tylko z Wielunia i z najbliższych okolic, ale również z okolic Częstochowa, kilkadziesiąt metrów wokół. Ci ludzie mają jakby swoje stałe miejsca handlu i do Wielunia przyjeżdżają od wielu lat. Wystarczy, że przejdzie burza gdzieś tam wokół Wielunia, mimo że w Wieluniu wydaje się, że jest fajna pogoda, już połowy handlujących nie ma. Niestety powolutku handel spada. Zmniejsza się liczba handlujących na rynku. Każdy z tych handlujących chce się pokazać, wystawić ten. I nasi pracownicy, mimo że zwrócą uwagę, niestety nie są słuchani. Co jakiś czas rozmawiam ze Strażą Miejską, proszę o interwencję. Po przejściu Straży Miejskiej jakby wraca to do normy. No i to jest takie niestety, nikt z pracowników nie może użyć jakiejś tam siły czy czegoś, można jedynie prosić, a że ci ludzie się zachowują tak, jak zachowują, naprawdę jest to ciężko. Jest jeszcze jedno zmartwienie. Wraz ze spadkiem liczby handlujących spadają też wpływy z opłaty parkingowej. Wpływy z opłaty parkingowej spadły z 3800 na 3000. To jest związane właśnie z tym zastawianiem tego wjazdu. Brak praktycznie takiego dobrego poinformowania, że jest parking właśnie wprowadzony przez miasto. Szybciej ludzie wjeżdżają na parking tam prywatny, ten pierwszy był od razu przy samej zielonej z lewej strony. I należało właściwie może zmienić i w pewnym stopniu przesunąć, czyli dalej parking zrobić tak samo z prawej strony, przesunąć ten parking bliżej jezdni tutaj i wtedy opłaty się zwiększą dla miasta, a przesunąć handlujących, żeby nie można było tam tego, bo tam idzie wjechać. Pan radny Ciosek. Panie radny, ja może powiem, przypomnę może, że to nie zamysł był, proszę pana, tworzenia specjalnie targowiska, tylko po wszelkich zmianach, które dawno, dawno były burzliwe, jak powstawała część targowiska, przenosiny były od strony zielonej. Była wielka awantura z handlującymi. Każdy z tych handlujących jakby przyzwyczaja się do swojego miejsca. I pan tutaj proponuje znowuż zmiany jakieś, które będą bardzo dużym echem się odbijały wśród handlujących. To nie jest tak łatwo prosto przestawić kogokolwiek, proszę pana. Naprawdę, ci ludzie z tego żyją i nie celem jest zrobienie tam targowiska. Dopytuję, co się stało, bo warunki pogodowe nie sądzę, że
że w miesiącu spowodowały, że 10 tysięcy mniej wpływów każdego miesiąca praktycznie w okresie, no oczywiście, no ale porównywalnie do poprzednich miesięcy. Dramatu oczywiście jeszcze nie ma, ale czy tendencja spadkowa nie będzie się pogłębiać? Przekonamy się w przyszłości. A zatem wspierajmy lokalny handel, o którym więcej także mówić będziemy w temacie tygodnia.